witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj poopowiadać trochę o takiej misternej technologii, jakim są komputery kwantowe oraz jak można próbować wykorzystywać je w finansach. Tytułem wstępu kilka słów o mnie. Mam 16 lat doświadczenia jako architekt IT w systemach związanych z zarządzaniem ryzykiem, czyli systemach finansowych. Od 2018 roku zajmuję się komputerami kwantowymi. Rozpocząłem na początku na studiach na MIT, gdzie miałem przyjemność uczyć się od pana Petera Shora, o którym będzie trochę później. Jestem także jednym z 360 adwokatów Qiskita na świecie. To jest grupa osób, które zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat technologii kwantowych. Często słyszymy o tych technologiach kwantowych i tak naprawdę słyszymy albo, że w ogóle ich nie ma, że to jest jakaś bujda, albo z drugiej strony, że to zrewolucjonuje świat i że już wszystko z tym możemy zrobić. I pytanie, jak to naprawdę jest? I jak zawsze prawda leży trochę po środku. Tu mamy doskonały przykład z Dilberta, który pokazuje główne cechy tak komputerów kwantowych. Mamy superpozycję oraz problem z pomiarem. Natomiast w ogóle czemu tym się interesujemy? Zegar nie idzie, jeżeli... Dobrze. Jeżeli sobie popatrzymy na świat, jakie osoby, jakie państwa inwestują w tą technologię, to widzimy, że pieniądze czy firmy i także kraje, które za tym stoją, są bardzo potężne. W tym roku Joe Biden ogłosił technologię kwantową jako jedną z tych technologii, która zapewni przewagę Stanom Zjednoczonym. Także w Europie za naszą zachodnią granicą dość mocno rozwija się te technologie. W okolicy Monachium powstało takie całe Quantum Valley, gdzie ludzie zajmujący się tymi technologiami dość mocno inwestują. Jeżeli popatrzymy na pieniądze, które idą w rozwój tych technologii, to są naprawdę ogromne zasoby. Tu mówimy tylko o jakby pieniążkach państwowych, i widzimy, że inwestują i Stany Zjednoczone, i Chiny, czyli główni gracze, także Unia Europejska oraz poszczególne kraje Unii Europejskiej. Więc te pieniądze, które są jakby ładowane w tę technologię, nie są małe. Więc czemu oni to robią? Po co w ogóle się tym zajmują? Czy ta technologia istnieje, nie istnieje? Jak to wygląda? Więc w planie tej prezentacji na początku chciałbym w ogóle powiedzieć, co to są technologie kwantowe, gdzie jest ich, może być ich przewaga. Następnie odpowiem na kilka głównych takich punktów krytyki, które się mówi na temat stanu tych technologii. Później chciałbym opowiedzieć, w czym te komputery są dobre. Bo to nie jest tak, że weźmiemy sobie program, który obecnie działa na klasycznych maszynach i uruchomimy go na komputerze kwantowym i mamy super przyspieszenie. Nie? To nie jest tak. To jest zupełnie inna klasa algorytmów. Możemy na to bardziej patrzeć jak na, tak jak mamy GPU, które jest w innych algorytmach wykorzystywane niż klasyczne CPU. Tak? Na końcu chciałbym opowiedzieć o tym, co my w banku zrobiliśmy, gdzie jaką dołożyliśmy cegiełkę w rozwój algorytmów kwantowych. Natomiast skupię się tam na bardziej takich podstawowych rzeczach. Jak ktoś by chciał wiedzieć więcej, to zapraszam do kontaktu. Więc zaczynamy. Zwykle wydaje się, tak zaczynam od superpozycji, czyli że jak na klasycznej maszynie, bit może mieć wartość albo 0, albo 1. Tak? To, co mówimy na komputerach kwantowych, to, że qubit może być w dowolnej superpozycji. I zwykle właśnie sobie myślimy o tym, że to jest taki punkcik pomiędzy 0 i 1, który tak może być. No, rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana. Qubit to jest obiekt matematyczny, w którym mamy tak naprawdę dwie liczby zespolone, alfa i beta, których suma modułów jest równa 1, czyli tak jak naprawdę prawdopodobieństwo. Więc tych superpozycji pomiędzy 0 a 1 mamy nieskończenie wiele na tej całej równiku Boolesfery. Natomiast, żeby zrozumieć dalszą część prezentacji, nie musimy schodzić tak nisko. Jak ktoś by chciał się zajmować algorytmami, to już
powinien w to wejść i tak jak wygląda przestrzeń Hilberta na ciemnych zespolonych. Natomiast dla nas naprawdę wystarczy ten wcześniejszy obraz, czyli że qubit może przyjmować dowolny ze stanów 0 albo 1. Ale dużo ciekawsze jest, co się stanie, gdy połączymy kilka qubitów ze sobą. Jeden qubit może być, stan systemu może być pomiędzy 0 a 1, czyli w dwóch różnych stanach naraz. Jeżeli mamy dwa qubity, to już możemy sobie być w dowolnych kombinacji stanów dla dwóch liczb binarnych, tak? Czyli mamy stan 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, czyli mamy cztery stany, w których nasz dwukubitowy system może przebywać. Jeżeli dodamy sobie kolejny system, czyli trzykubitowy system, mamy już 8 stanów, w których możemy naraz dokonywać obliczenia. I ogólnie dla n-kubitowego systemu, n-kubitowego komputera kwantowego, możemy być 2 do n stanów. I żeby uzmysłowić sobie, jak to szybko rośnie, to jeżeli byśmy chcieli zasymulować na klasycznej maszynie dwukubitowy system, wystarczy nam 512 bitów. Tak, czyli mamy dwa elementy wektora staru, każdy z nich ma dwie liczby zespolone, to daje nam 512 bitów. Natomiast już przy 100 qubitach potrzebowalibyśmy więcej bitów niż jest atomów na Ziemi. Przy 270 już liczba qubitów, które mamy, znaczy liczba bitów, które mamy, liczba bitów byłaby większa niż liczba atomów w całym wszechświecie. Więc widzimy, jak to szybko rośnie. I ogólnie się przyjmuje, że jakieś 65-70 qubitów to jest taka liczba, powyżej której nie da się już takiego komputera kwantowego zasymulować na nawet najpotężniejszych komputerach klasycznych. I tutaj jakby się pojawia ten termin quantum supermates, czyli to jest taki punkt w czasie, że będziemy na komputerach kwantowych móc teoretycznie robić coś, co nie jest możliwe, aby zrobić na zwykłych maszynach. Wielkość wektora stanu to jest tylko jakby jeden punkt. Druga rzecz to jest masywna równoległość. W sensie, że jak już mamy załadowany nasz stan kwantowy, to możemy podczas jednej operacji, jakby z jednego cyklu na komputerze kwantowym, wykonać operacje na wszystkich tych stanach naraz. Czyli jeżeli mamy sobie dwa rejestry, na przykład kwantowe, w których mamy załadowane jakieś superpozycje, jakieś liczb, które są dla nas istotne, a następnie chcielibyśmy dodać je do siebie, to możemy dodać wszystkie kombinacje tych liczb, które mamy w superpozycji w ciągu jednej operacji. I to pokazuje, gdzie te maszyny mogą być bardzo fajne. Czyli dodając jakby jeden qubit do systemu, teoretyczna moc naszej maszyny rośnie nam dwukrotnie. W przeciwieństwie do klasycznych maszyn, gdzie jakby dodajemy dwa, tak? Natomiast mamy pułapkę. Jeżeli dokonamy pomiaru, to cała superpozycja znika i na końcu mamy tylko jeden element z tego wektora stanu. Co to powoduje? Powoduje to, że musimy projektować algorytmy zupełnie inny, nowatorski sposób. Nie możemy wykorzystać klasycznych algorytmów i po prostu wrzucić je na komputer kwantowy, tylko musimy od początku stworzyć nowy algorytm. I to nie jest łatwe. Jakbyśmy, tak żeby sobie ułatwić, spróbowali znaleźć jakiś klasyczny odpowiednik dla algorytmów kwantowych, to najbardziej zbliżonym jest to podejście MapReduce. Czyli na początku musimy sobie załadować do naszego wektora stanu, do naszej superpozycji masy, wszystkie stany, na których chcemy coś operować, tak? Czyli to, co chcemy policzyć, o przykładach trochę powiem dalej, ale jesteśmy w stanie sobie to wszystko załadować, a następnie na wszystkich stanach naraz wykonywać te obliczenia, które chcemy i na końcu musimy zrobić ten operator redukcji, czyli wyłuskać z tej superpozycji, tego stanu, to, co chcemy. I musimy to zrobić w tak zwany sposób, żeby w jednym stanie
albo w stanie o największym prawdopodobieństwie mieć naszą odpowiedź. Bo jeżeli nie, jakby zwiększymy prawdopodobieństwa otrzymania tej naszej odpowiedzi podczas pomiaru, to będziemy musieli mierzyć i to, co uzyskaliśmy na tej wykładniczym przyspieszeniu wielkości stanów czy operacji, stracimy dokonując pomiaru. Więc trzeba zupełnie inaczej podejść do projektowania algorytmów. Żeby podać jakiś taki przykład algorytmu, który doskonale do tego pasuje, to są przykład kolorowania grafów. Tu mamy zdjęcie z IBM Quantum Challenge z 2019 roku. Proste zadanie, mamy sobie różne dystrykty w jakimś mieście i chcielibyśmy w każdej tej dzielnicy dać sklep, czy tam jedną branż, ale w taki sposób, żeby w kolejnych sąsiadujących ze sobą dzielnicach nie było tego samego, tej samej branży, żeby był inny kolor. I jeśli ktoś nam da rozwiązanie takiego problemu, to jesteśmy w bardzo prosty sposób powiedzieć, ok, to jest dobre rozwiązanie, albo nie, to nie jest dobre rozwiązanie, gdyż po prostu patrzymy sobie po naszym grafie, czy sąsiadujące elementy są tego samego koloru, czy nie, i wiemy. Natomiast jeżeli mamy znaleźć to rozwiązanie, w szczególności gdy ten graf jest bardzo, bardzo duży, to to nie jest proste. W klasycznym odpowiedniku musimy albo znaleźć wszystkie kombinacje, albo iść w jakiś sposób losowy, przybliżony. Tak? Więc jeśli będziemy mieć tych stanów bardzo dużo, to ciężko jest nam znaleźć optymalne rozwiązanie. Natomiast taki typ problemów idealnie pasuje na komputer kwantowy. To, co robimy, to jako superpozycję właśnie ładujemy wszystkie możliwe stany, czyli wszystkie możliwe rozmieszczenia kolejnych kolorów w grafie, czyli kolejnych branży w dystynktach naszego miasta. Następnie piszemy tą prostą funkcję, która sprawdza, czy dane rozmieszczenie jest poprawne, czy nie. To wiemy, jak zrobić. Wiemy, jak to zrobić klasycznie, wiemy, jak to zrobić na komputerze kwantowym, w którym możemy wszystkie operacje klasyczne tak samo łatwo zrobić. Więc szybko sobie wykonując to obliczenie na wszystkich stanach naraz, jesteśmy w stanie oflagować, czy dana kombinacja jest poprawna, czy nie, a następnie, korzystając z algorytmu Gravera, jesteśmy w stanie znaleźć tą poprawną kombinację. I to jest taki klasyczny typ problemów, w których komputery kwantowe są dobre. Czyli ładujemy coś do naszego wektora stanu, wykonujemy operacje na tych wszystkich stanach naraz i w jakiś sposób modyfikujemy prawdopodobieństwo, czy w inny sposób wyciągamy odpowiedź na nasze pytanie. Ok, a teraz przejdźmy sobie do głównych punktów krytyki, które padają na temat komputerów kwantowych. Po pierwsze, czy one w ogóle istnieją? Czy coś takiego jest jak komputer kwantowy, czy my po prostu teoretycznie coś mówimy? Jak myślicie, czy jest jakiś komputer kwantowy w Polsce? Odpowiem, nie ma. Nie ma żadnej takiej maszyny na terenie naszego kraju. Najbliższa znajduje się w Monachium. Jest to komputer IBM-a zakupiony przy udziale rządu Niemiec. Natomiast to nie jest tak, że my nie możemy z nich korzystać. Po pierwsze, w Poznaniu jest centrum, które ma podpisaną umowę z IBM, że ma dostęp do wszystkich tych ich maszyn, więc jak ktoś jest zainteresowany, to może z nimi się skontaktować i będzie miał dostęp do tych maszyn. A także wszyscy główni prowajderzy chmurzy dostarczają maszyny w chmurze właśnie komputery kwantowe. Czy to komputery IonQ, czy Rigetti, czy Oneira. Więc dostęp do tych maszyn jest. Drugim zastrzeżeniem jest, czy te maszyny są teraz jakieś takie mocno potężne. I też nie. Wszystkie maszyny, które obecnie mamy, da się spokojnie zasymulować na zwykłych maszynach. Czyli to nie jest tak, że ja wezmę sobie ten komputer kwantowy i zrobię coś, czego się obecnie nie da zrobić na zwykłych maszynach. Więc tak, pod tym względem nie mamy maszyn, które są lepsze niż obecne komputery kwantowe. Przepraszam, zwykłe komputery. Natomiast to się rozwija bardzo dynamicznie. Tu jest
plany z jakby dostawcy IonQ. To jest jeden z takich fajnych dostawców, bo jakby jakość kubitów u niego są na wysokim poziomie. I on ma obecnie dostępne maszyny 25-kubitowe i w niedalekim czasie planuje już maszyny, które są powyżej 100 kubitów, tak? Czyli pomału zbliżamy się już do tej granicy quantum supremacy. Co prawda trzeba pamiętać, że to są kubity fizyczne, a nie logiczne, bo do tego jeszcze dochodzą błędy. Jeżeli popatrzymy sobie na maszyny IBM-a, to tak naprawdę już teraz mamy maszyny 433-kubitowe. Tylko ponieważ one są trochę zaszumione, to nie możemy jakby wszystkich kubitów naraz wykorzystać, żeby wykonywać obliczenia. Co nie zmienia faktu, że jak popatrzymy sobie, w jaki sposób to się zmienia w czasie, to widzimy, że moc tych maszyn rośnie bardzo szybko. A pamiętajmy, że dodanie jednego kubitu zwiększa teoretyczną moc obliczeniową razy dwa. Więc nic się nie dzieje, ale potem jak będzie wybuch, to zobaczymy, że nagle te maszyny są bardzo, bardzo potężne. Kolejnym częstym zarzutem do komputerów kwantowych jest to, że one są tak naprawdę analogowe. Tak? Mieliśmy wcześniej maszyny analogowe, tu jest zdjęcie maszyny z VAT-u, która bardzo szybko robiła całkowanie i różniczkowanie, ale te komputery też się nie przyjęły. Dlaczego? Bo generowały błędy. Dlatego używamy komputerów cyfrowych, ponieważ jesteśmy w stanie te błędy w bardzo łatwy sposób zaadresować. Więc skoro nie udało się na komputerach analogowych, dlaczego my myślimy, że na kwantówce to nam wyjdzie? I tu odpowiedź dał nam pan Peter Short, to jest pan, o którym już wcześniej wspominałem. On w 1995 roku pokazał algorytm, który mówi, że jak weźmiemy, połączymy kilka kubitów fizycznych, to stworzymy jeden kubit logiczny, ale który będzie miał dużo lepsze właściwości. W sensie błąd na nim będzie mniejszy niż na tych kubitach, które chodzą w jego część. Będziemy wzajemnie korygować sobie błędy. To był pierwszy z takich algorytmów, od tego czasu się już dużo zmieniło, ale pokazało to, że jesteśmy w stanie na komputerach kwantowych zminimalizować te błędy. Ogólnie, tu trochę wracamy już do początku XX wieku, do twierdzeń Shannona, że jest pewien próg błędu, poniżej jak którego zejdziemy, to będziemy w stanie, dodając zasoby do komputera kwantowego, otrzymać dowolny, wymagalny przez nas poziom błędu. Czyli teoretycznie możemy być praktycznie bez błędu. Więc teraz te szumy, ta dekoherencja jest dużym problemem. Natomiast wiemy, w jaki sposób sobie z tym radzić. I to był pierwszy algorytm. Tych algorytmów teraz jest dużo więcej. Co ciekawe, nawet powstają algorytmy, które nie bazują na samym komputerze kwantowym, ale wygenerujemy sobie jakiś układ kwantowy, następnie do tego układu dodajemy szumy, błędy, o których wiemy, że istnieją, znowuż to wykonujemy, a potem na podstawie tych dwóch jakby pomiarów potrafimy ekstrapolować, jak by to wyglądało, gdyby tych błędów w ogóle nie było. Więc to jest fajna dziedzina nauki, dużo się w tym teraz dzieje. I dochodzimy do kolejnego zastrzeżenia, czyli do algorytmów. Tak naprawdę obecnie jest znany tylko jeden algorytm, który daje wykładnicze przyspieszenie na komputerach kwantowych. Jeden. Został on stworzony przez pana Petera Shora w 1994 roku i od tego czasu nie powstawały za bardzo nowe. Co gorsza, ten algorytm nie ma żadnej wartości biznesowej, bo to, co on robi, to łamie RSA. Czyli jesteśmy w stanie w łatwy sposób, jakbyśmy mieli odpowiednie maszyny, złamać szyfrowanie asynchroniczne. Natomiast no, to nie tworzy żadnej wartości biznesowej. Jeśli się wszyscy już przerzucą z algorytmów tych RSA-owych na algorytmy postkwantowe, to okaże się, że nic tam to nie daje. Tak? Co ważne, to przerzucenie musi następować już, bo na przykład Departament Stanów Zjednoczonych przechowuje dużo informacji, które muszą być tajne przez powiedzmy 50 lat. Więc oni muszą się zabezpieczyć przed sytuacją, w której ktoś teraz przechwyci ten komunikat, a rozszyfruje go
wtedy, kiedy takie maszyny będą dostępne, więc to nie jest coś, co możemy sobie zostawić, a teraz nie ma tych komputerów, to sobie poczekamy, aż będą. Jeżeli ktoś ma dane, które muszą być przez jakiś okres przetrzymywane, a widzimy, w jaki sposób te maszyny się rozwijają, to zabezpieczyć się trzeba już. Natomiast tak, jest tylko jeden taki algorytm. Więc czy będzie coś, jak nawet jak będą te maszyny, czy będzie coś można na nich fajnego robić? Jeżeli chodzi o wykładnicze przyspieszenie, to na razie no, jest ciężko. Dużo osób nad tym pracuje, wydaje się, że tych algorytmów powinno być więcej. Ludzie w to wierzą, tylko że to jest wiara. Tak? Wierzymy, że uda nam się opracować takie algorytmy, ale to nie jest łatwe i na razie musimy się zadowolić tym, co mamy. A mamy sporo algorytmów, które ma kwadratowe przyspieszenie. Co to mówi? To znaczy, nie jesteśmy w stanie zrobić na komputerze kwantowym czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić na klasycznej maszynie, bo i tak się w pewnym momencie odbijemy od ściany. Natomiast z punktu widzenia biznesowego to i tak może być duża wartość. Przykładowo, tu są taki bardziej poglądowa tabliczka, w której pokazujemy, jeżeli jeden cykl procesora zajmuje tyle samo czasu, czyli jedną sekundę, co jedna tak jakby operacja na komputerze kwantowym, to powiedzmy przy pewnym poziomie coś, co na komputerze klasycznym zajęłoby 3 lata, na kwantowym możemy mieć 3 godziny. Więc to jest wartość biznesowa, tak? Możemy z tego skorzystać. Czy to nam da możliwość zrobienia czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić na komputerze klasycznym? No nie, no bo to dalej rośnie mocno, tak? Więc jeżeli będziemy dodawać większą złożoność problemu, to i tak się w pewnym momencie odbijemy. Ale to jest coś, co może nam pozwolić na wykorzystanie technologii kwantowych w rozwiązaniu klasycznych, znaczy realnych problemów biznesowych. Dobra, to jakie problemy wiemy, że możemy rozwiązać? I tu mówimy o tym kwadratowym przyspieszeniu. Tak? Wykładnicze to jest świętym graalem, wszyscy by chcieli znaleźć, ale no na razie nie mamy. Więc pierwsza rzecz to jest coś związane z naszą branżą, to co robiliśmy w banku, czyli Monte Carlo. Monte Carlo jest to metoda stworzona przez Stanisława Ulama podczas projektu Manhattan do całkowania numerycznego. Całkiem prosta metoda, losujemy sobie punkty, sprawdzamy, czy punkt jest pod krzywą, czy nad krzywą, liczymy liczbę punktów pod krzywą do całkowitych liczb losowań i to daje z nas estymator całki. Co ciekawe, metoda ta jest bardzo szeroko wykorzystywana w finansach. Czy do wyceny instrumentów pochodnych, czy do zarządzania ryzykiem. Naprawdę jedna z bardziej szerzej wykorzystywanych metod w finansach. A co ciekawe, idealnie wpasuje się w to, co dzieje się na komputerze kwantowym. Bo to, co musimy zrobić? Musimy sobie najpierw załadować nasze scenariusze, potem na tych scenariuszach najlepiej naraz wykonać jakieś obliczenia, co chcemy zrobić i wyciągnąć wynik. Tu jest przykład, trochę później o tym będę też jeszcze mówił, na temat wyceny instrumentów pochodnych, czyli mamy jakąś opcję. Opcja to jest kontrakt, który daje nam prawo do zakupu czy sprzedaży określonego instrumentu w przyszłości po określonej cenie. Może to być, nie wiem, opcja na akcję, stopę procentową, towar, dużo różnych typów. I tak naprawdę tylko najprostsze kontrakty da się wycenić analitycznie. Jeżeli mamy bardziej skomplikowany model, czy opcje są, nie wiem, amerykańskie, czy bermudzkie, to już musimy to robić, korzystając z metody Monte Carlo. Tu taka zastrzeżenie, przy wycenie instrumentów pochodnych my nie chcemy przewidzieć przyszłości, bo części osobom się wydaje, że my staramy się przewidzieć przyszłość i wiemy, jaka jest wartość opcji dzisiaj. Tak to nie działa, my robimy strategię, która zabezpiecza nas obojętnie, co się stanie z akcją. Tak? Jeżeli pójdzie w górę, w dół, to i tak my zarobimy swoje. I znajdowanie takiej strategii to jest właśnie wycena opcji. Jeżeli zmienimy rzeczywiste prawdopodobieństwo na prawdopodobieństwo wolne od ryzyka, to nagle możemy zastosować zwykłą metodę Monte Carlo. W tej chwili to nie jest istotne. Natomiast tak to pięknie pasuje na maszyny kwantowe. Czyli najpierw musimy sobie załadować wszystkie scenariusze, następnie wyceniamy w tych scenariuszach wartość naszego instrumentu pochodnego, robimy to naraz na wszystkich ścieżkach, a na końcu wyciągamy tą wartość z komputera kwantowego. Ale nie tylko tutaj możemy wykorzystać komputery kwantowe.
Dość mocno w technologię tą inwestują takie firmy jak DHL, UBS do rozwiązania problemu Combi Voyagera, czyli znaleźć najkrótszą drogę dostarczenia przesyłek z, przechodząc przez wszystkie punkty. I to jest bardzo zbliżone do tego, co pokazywałem wcześniej, tak? Czyli to jest problem kombinatoryczny. Ogólnie możemy sobie powiedzieć, że problemy kombinatoryczne najpewniej będzie się dało w łatwy sposób załadować na komputer kwantowy i rozwiązać przy kwadratowym przyspieszeniem. Natomiast nie tylko te. Także optymalizacja portfela. W szczególności, kiedy zakładamy, że nasze aktywa nie są nieskończenie podzielne, tylko mamy właśnie dyskretne wartości i znalezienie optymalnego portfela, czy gwarantującego najwyższą wartość oczekiwaną, stopę zwrotu, czy też najmniejsze ryzyko, też można tutaj wykorzystać maszyny kwantowe. To jest bardzo ciekawy temat, niezwiązany z finansami, ani jakby z takim bliżej rozumianym biznesem, natomiast warto go pokazać, powiedzieć, gdyż chemia kwantowa, przez to, że tak naprawdę symulujemy cząstki, które same w sobie są kwantowe, daje duży potencjał i wiele osób uważa, że tutaj znajdziemy kolejny algorytm, który ma wykładnicze przyspieszenie. A dlaczego to jest ważne? Na przykład Mercedes bardzo mocno inwestuje w korzystanie technologii kwantowych do stworzenia nowych materiałów pod baterie dla samochodów elektrycznych. Nie wiemy do końca, jak to zrobić, ale jak się uda, to tu będzie duży biznes. I inna rzecz, bardzo prozaiczna, produkcja nawozów azotowych. Amoniak, bardzo prosty związek, wykorzystywany bardzo powszechnie do nawożania w rolnictwie na całym świecie. Co ciekawe, my jako ludzie potrafimy go wytworzyć na skalę przemysłową tylko korzystając z metody Boscha, która wymaga ogromnego ciśnienia i wysokich temperatur. To powoduje, że na produkcję tego jednego związku zużywamy niecałe 2% światowej energii. 2%. A co ciekawe, wiemy, że istnieją bakterie, które to robią w temperaturze pokojowej i w ciśnieniu pokojowym. Czyli da się. Jesteśmy w stanie z tych 2% zejść praktycznie do zera, ale nie wiemy jak. Nie rozumiemy tego, co się dzieje w tej chemii kwantowej, w tych wiązaniach, więc nie jesteśmy w stanie tego procesu odtworzyć. Wiemy, że on istnieje, wiemy, że jest ważny, ale nie potrafimy go zasymulować i zrozumieć. I tutaj też jest potencjał właśnie zastosowania komputerów kwantowych. I coś, co ma największą szansę być najszybciej wykorzystywane oraz mieć wpływ na praktycznie wszystkie gałęzie biznesu. Musimy pamiętać, że każdy program kwantowy jest różniczkowalny. Każdy. Pod spodem jest macierz unitarna, czyli to jest to, co znamy z sieci neuronowych. Czyli zawsze jesteśmy znaleźć sobie, jeśli mamy w naszym programie jakąkolwiek parametr, jesteśmy zawsze w stanie znaleźć sobie pochodną względem tego parametru. I to otwiera dużo ciekawych możliwości związanych z algorytmami maszynowymi uruchamianymi na komputerach kwantowych. Dlaczego to może być szybciej wykorzystywane niż inne algorytmy? Ponieważ tutaj szumy nie przeszkadzają, a wręcz nawet może się pokazać, że pomagają. To jest tak samo jak na klasycznych algorytmach. Jak ktoś się interesuje, to wie, że jeśli zastąpiliśmy liczby podwójnej precyzji double, nawet zeszliśmy do 16-bitowych, czy nawet 8-bitowych i uczyliśmy sieci neuronowe, to jakość tych algorytmów wcale tak mocno nie spadała, a koszty były znacząco mniejsze. I tak samo tutaj. To, że obecnie mamy maszyny, które są zaszumione, może wcale nam nie przeszkadzać. Prosty przykład to jest QSVM, czyli klasyczny Super Vector Machine, w tym, że kernel jest liczony na komputerze kwantowym. Są pewne rodzaje kerneli, które ciężko jest policzyć klasycznie, ale wiemy, jak łatwo je policzyć na maszynach kwantowych. Możemy te rzeczy ze sobą powiązać i mamy całą klasę ciekawych algorytmów. Natomiast dużo ciekawniejsze wydają się modele GANowe. Tu mamy oczywiście zdjęcia z klasycznych maszyn, tak, czyli
nieprawdziwe zdjęcie papieża w puchowej kurce, tylko wygorowane przez sieć neuronową. Tak samo łososie pływające w strumieniu też nie są prawdziwym zdjęciem, tylko wygenerowanym przez Gana. Mimo że troszkę inaczej byśmy sobie wyobrażali, jak łososie wyglądają, jak pływają. Natomiast te algorytmy są teraz klasycznie bardzo, bardzo popularne. No i oczywiście nie ma teraz prezentacji, gdyby nie wspomnieć ChatGPT, tak? Ale to też jest algorytmy generatywne. Ale dlaczego o tym mówię? Już są eksperymenty, na razie na bardzo małej próbce, czyli do generowania liczb pisanych odręcznie. I okazuje się, że jakość tych liczb na komputerze kwantowym jest lepsza niż algorytmów klasycznych. I tłumaczy się właśnie to tym, że algorytmy kwantowe są same w sobie z natury losowe i tutaj też widzimy, że te szumy nie przeszkadzają. Więc wydaje się, że jeżeli będziemy mieli te większe maszyny, będziemy mogli generować fajniejsze rzeczy. I wracając trochę do branży finansowej, my też takie rzeczy potrzebujemy. Jeżeli mamy na przykład, chcemy zamodelować korelację pomiędzy jakimiś aktywami, tutaj mamy akcje Microsoftu i Apple'a, to na rynku tych danych no, nie jest jakoś dużo, tak? Więc jeżeli byśmy chcieli testować inne modele albo liczyć jakieś ryzyko w bardziej zaawansowany sposób, to potrzebujemy tych danych więcej. Więc w jaki sposób je wygenerować? Tutaj też jest papier, który pokazuje, że korzystając z komputerów kwantowych jesteśmy w stanie wygenerować te potencjalne kombinacje zgodne z rozkładem obserwowanym historycznie w lepszej jakości niż jesteśmy w stanie to zrobić klasycznie. I to już na tych maszynach, które mamy. Dlatego wydaje się, że właśnie te GANy mogą być w najbliższym czasie dawać przewagę w stosunku do komputerów klasycznych. I jeszcze jeden ważny aspekt. Mamy różne technologie komputerów kwantowych. IBM ma superconductor qubit, IonQ ma trapped ion. Natomiast to, co jest ważne, to ponieważ obliczenia są odwracalne, to same obliczenia nie generują straty energii. Jak mamy komputery IBM-a, to musimy je schłodzić do temperatury praktycznie zera bezwzględnego, to kosztuje energię. Jak dokonujemy operacji, czyli całe sterowanie, też wymaga od nas energii, natomiast same obliczenia nie. Więc wydaje się, że w pewnym momencie jesteśmy w stanie przy tym samym zużyciu energii mieć dużo większą moc obliczeniową. A dlaczego to jest ważne? Jak popatrzymy sobie na koszty treningu ostatnich modeli, tutaj to jest jeszcze stosunkowo stary papier, więc nie ma GPT-3, natomiast te koszty są bardzo znaczące. Zużycie energii, emisja CO2 jest naprawdę znacząca. Jeżeli sobie patrzymy, jak to się zwiększa, to w ostatnim czasie, co 3-4 miesiące, liczba operacji, które potrzebujemy, żeby wytrenować model, rośnie nam dwukrotnie. Czyli w ciągu roku mamy 2 razy 2, czyli 8. 8-krotnie większe zapotrzebowanie na obliczenia, żeby trenować kolejne modele, na energię, emisję CO2. I tutaj także jest przyszłość, potencjalna przyszłość dla technologii kwantowych. I innym zastosowaniem, o algorytmie powiem troszeczkę później, to okej, może nie udaje nam się skrócić czasu, tak, żeby mieć wykładnicze przyspieszenie, ale może jesteśmy w stanie wykorzystać to, że mamy tak ogromny wektor stanów i tam zrobić coś, czego się nie da klasycznie. I tu my zaproponowaliśmy jeden algorytm pod to. Co prawda trzeba mieć potężniejsze maszyny, a nie taką zabawkę, jakiej zrobiłem zdjęcie w laboratorium w Zurichu. Natomiast to też jest potencjalne wykorzystanie technologii kwantowych. I ostatnia rzecz. Tak jak już powiedziałem, komputery kwantowe są różniczkowalne. Ale na komputerach kwantowych też możemy pisać normalne, klasyczne programy. A co by zrobić, aby połączyć te dwie rzeczy? Te kawałki, które wiemy, jak napisać, no programujemy nie od dziś, tak? Mamy sporo algorytmów, które wiemy, że są optymalne, że są naprawdę bardzo dobre. Po co wykorzystywać sieć, trening do tego, żeby ich nauczyć? Więc możemy mieć kawałek, który jest napisany przez programistę i potem kawałek, który jest uczony maszynowo. Natomiast w przeciwieństwie do klasycznych sieci, bo
ponieważ te programy klasyczne nie są różniczkowalne, no to w klasycznej sieci musimy te same kawałki uczyć. Natomiast tu możemy podejść całość, po całości. Nie musimy sobie tego rozbijać na poszczególne bloki, tylko uczymy do całego problemu end-to-end. Natomiast te podproblemy, które wiemy, jak rozwiązać, piszemy ręcznie. No i ostatnie podejście to jest, możemy łączyć klasyczne sieci neuronowe z kwantowym machine learningiem. Dobra. Już mówiąc o tym, co możemy zrobić, przejdźmy i pokażmy trochę, co udało się zrobić u nas w banku. Więc prawie 2 lata zajmujemy się, w jaki sposób można by technologie kwantowe wykorzystać w finansach. Mamy dostęp do maszyn IBM-a, czy też do maszyn IonQ. Na nich wykonywaliśmy operacje. Natomiast te rzeczy, które będę zaraz pokazywał, zostały wykonane na symulatorach, bo te maszyny są jeszcze zbyt słabe, żebyśmy mogli coś na nim fajnego zrobić. Na początku w ogóle spróbowaliśmy podejść do kwantowego Monte Carlo. Wszyscy skupiali się na takich podstawowych instrumentach. Wzięliśmy sobie coś, co z naszej perspektywy jest bardziej interesujące, czyli opcje azjatyckie, w szczególności walutowe. Zaimplementowaliśmy to. Jak ktoś chce sobie poczytać więcej, to zapraszam do papieru. Natomiast okazało się, że jeżeli ktoś chce załadować te ścieżki na komputer kwantowy, to tak na razie we wszystkich papierach było to takie sztuczne. Więc ten problem same załadowania nie był do końca rozwiązany. Jak popatrzymy sobie na papiery, który był state of the art w momencie, gdy my do tego podchodziliśmy, papier z Goldmana, to oni pokazali, jak załatować rozkład, potrzebując powyżej 10 tysięcy, kilka tysięcy kubitów. Tak? Czyli to jest coś, co no, szybko nie będzie. To jest ogromna liczba. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jeżeli byśmy chcieli tam dostosować modele stochastyczne planowanie różniczkowe, które mają lokalną zmienność choćby, to już to nie byłoby takie proste, bo trzeba by było na komputerze kwantowym zrobić faktoryzację Holeckiego. Mniej są szczegóły, ale w każdym razie ten problem nie był tak rozwiązany. W związku z tym pochyliliśmy się nad tym i opracowaliśmy zupełnie nową metodę, czerpaliśmy z klasycznych metod dwumianowych i pokazaliśmy, że jesteśmy w prosty sposób w stanie załadować na komputer kwantowy. I nie będę tutaj przechodził przez te wszystkie szczegóły, jak ktoś jest zainteresowany, naprawdę odsyłam do papieru albo do rozmowy. Po prawej stronie mamy, tak, jak mamy dynamikę z lokalnej zmienności, musimy przejść sobie na dynamikę logarytmów, korzystać z lematu i to, zrobić wcześniej jeszcze dyskretację Eulera, więc trochę takiej zabawy jest, natomiast to się da zrobić. I co ciekawe, bo cały ten algorytm jakby odpowiada klasycznym drzewom dwumianowym, czyli zakładamy sobie, że cena akcji może pójść w górę bądź w dół, w zależności czy rzucimy orzełkiem, czy otrzymamy reszkę. I jesteśmy w stanie sobie tak to przekształcić, żeby całe drzewo jest zbudowane, że każdy nod w górę czy w dół ma prawdopodobieństwo 1:2, a tylko sterujemy sobie cenami akcji i to da się w bardzo łatwy sposób rzucić na komputer kwantowy. Tu mamy układ, mamy cały rejestr rzutów monetą, które tak naprawdę są proste bramki Hadamarta. Jedna operacja, nic skomplikowanego. A następnie, korzystając z sterowania tymi bramkami, jesteśmy w stanie dodawać lub odejmować, tak, w naszym tym dyskretyzacji Eulera, tak, żeby powstał bardzo duża liczba ścieżek. Teraz pytanie, jak duża? A, dobra. To jeszcze jest, jak prosto wygląda ten kod, tak? Tu mamy przykład z open source'owej biblioteki Quantum Cycle, napisanej w Julii. Przeze mnie, więc jak ktoś chciałby skorzystać, to gorąco zachęcam. I pokazujemy, że ten kod jest naprawdę prosty. To nie jest tak, że ktoś musi wejść, mieć doktorat z fizyki kwantowej, żeby zrozumieć, co się dzieje, tak? To jest to samo, co byśmy chcieli zrobić przy odpowiednikach w MATLABie, czy też Julii, bo Julia jest wykorzystywana dość szeroko w finansach, żeby załadować nasze ścieżki do komputera kwantowego. Dobrze. I teraz ile tych ścieżek jesteśmy w stanie załadować? Już przy 157
logicznych qubitach jesteśmy załadować więcej ścieżek niż jest gwiazd we wszechświecie. Widzimy, jak to szybko, ładnie rośnie. Co prawda, cały algorytm ma dalej przyspieszenie kwadratowe, czyli udało nam się w wykładniczy sposób załadować te ścieżki, natomiast tu znowuż odbijamy się od tego pomiaru i całe przyspieszenie algorytmu jest tylko kwadratowe, tylko albo aż. Co nie znaczy, że nie znajdziemy innych algorytmów wyciągania tych danych, wyciągania z naszego stanu i może się okazać, że uda się skorzystać z tej ogromnej liczby ścieżek, które jesteśmy w stanie załadować. I 157 qubitów to jest coś, co teoretycznie nawet już możemy zrobić, bo IBM ma 433 qubity. Natomiast jak patrzymy sobie na ich jakość, to i tak widzimy, że w ciągu najbliższych, no ja się spodziewam do 5 lat, będą maszyny, w których będziemy mogli coś takiego wykorzystać. Dobrze. I kolejnym ciekawym algorytmem, jeżeli byśmy chcieli sobie wycenić opcje amerykańskie. Wydaje się, że mamy europejskie, umiem łatwo wycenić, amerykańskie zmieniamy słowo i wszystko jest proste. No ale to tak niestety nie działa. Opcja amerykańska może być wykonana w dowolnym momencie od wystawienia do maturity, do terminu wygaśnięcia. Co to powoduje? Powoduje to, że klasycznie musimy użyć metody programowania dynamicznego. Czyli generujemy sobie te ścieżki, a następnie od końca sprawdzamy, jaka jest wartość kontynuacji tej opcji i sprawdzamy, czy opłaca nam się to wykonać, czy też nie. Tak? Czyli czy wartość kontynuacji jest większa od obecnej, od wartości, którą byśmy obecnie mieli przy wykonaniu opcji, czy też nie. Co to powoduje? Powoduje to, że w klasycznych algorytmach, na przykład Long Square Monte Carlo w sumie, musimy mieć wszystkie ścieżki w pamięci. Albo w pamięci w RAM najlepiej, a jeżeli chcemy mieć jeszcze więcej, to na dysku, ale to wtedy już mamy swapowanie. Natomiast to musi być gdzieś w pamięci, bo przy każdym kroku musimy mieć te ścieżki. I tu jest ten potencjał, co mówiłem wcześniej, czyli OK, przyspieszenie jest nadal kwadratowe, natomiast jesteśmy w stanie załadować dużo więcej ścieżek do wektora stanu, niż można to zrobić na komputerze klasycznym. W papierze można sobie przejrzeć wszystko dokładnie, natomiast tak z głowy mówiąc, jakbyśmy chcieli sobie wycenić opcję na pakiet 100 instrumentów, który może być wykonany w ciągu roku, czyli mamy 250 dni tradingu handlowych, przy dokładności 10 do minus 7, to potrzebowalibyśmy około 20 petabajtów pamięci, żeby załadować wszystkie możliwe ścieżki. To jest dużo. Więc mógłbym powiedzieć, że nie da się tego zrobić. A na komputerze kwantowym jesteśmy w stanie to zrobić. Mimo że cały problem dalej jest tylko kwadratowy, znaczy w sensie przypisanie tylko kwadratowe, to i tak możemy zrobić coś, co jest niemożliwe, czy tam ciężko zrobione na komputerze klasycznym. Oczywiście to jest pewna sztuczka, no bo dokładność 10 do minus 7 to jest coś tak małego, że raczej nikomu się nie będzie chciało, a to jest główny parametr, który powoduje to, że tak mocno rośnie. Natomiast pokazuje potencjał. I kolejna rzecz. Przy tym algorytmie wykorzystaliśmy to, co mówiłem wcześniej, czyli połączmy sobie to, co umiemy napisać z tym, czego nie umiemy i do tych, co umiemy, napiszmy to klasycznie, a do tego, czego nie umiemy, wykorzystajmy sieć neuronową. Tu jest kwantowa sieć neuronowa. Przy opcjach amerykańskich, jeżeli ktoś mi powie, że mam wykonać opcję, to ja wiem, co się dzieje. Umiem w łatwy sposób wyliczyć, jaka jest wartość, którą otrzymam z wykonania opcji i to, że teraz te pieniądze przekazuję na rachunek, czy tam kupuję obligacje, żeby dotrwać do końca. Jeżeli nie wykonam opcji, to też wiem, co się dzieje. Dalej mam aktywo bazowe. Nic tutaj skomplikowanego się nie dzieje, więc dalej sobie symulujemy, jakie mogą być te przyszłe ceny. Natomiast czy wykonać, czy nie wykonać, to już jest trudny problem. I do tego trudnego problemu właśnie klasycznie jest wykorzystywany problem programowania dynamicznego. Więc połączmy te dwie rzeczy. To, co umiemy zaprogramować, zaprogramujmy normalnie, a to, czego nie umiemy, zróbmy kwantowe
machine learning. I tak właśnie zostało zaproponowane w tym algorytmie. Wyniki są oczywiście takie bardziej zabawkowe, no bo bazujemy na symulatorach, więc nie da się zrobić nie wiadomo czego. Natomiast widzimy, że tak, te wyniki są takie same, jakbyśmy to liczyli klasycznie. Podsumowując, sprzęt jest, istnieje. Nie można go dotknąć, bo nie ma go w Polsce, ale jest. Nie jest też on jakiś nie wiadomo super, więc ktoś oczywiście mógłby postawić super komputer i symulować, że to jest komputer kwantowy. Natomiast widzimy, jakie firmy się tym zajmują, więc załóżmy, że te maszyny idą. Wierzmy w tą roadmapę, że ta technologia się dość dynamicznie rozwija. Jeżeli chodzi o algorytmy, to jest duży problem. Nie ma obecnie algorytmu z wartością biznesową, który ma wykładnicze przyspieszenie. Mamy kwadratowe, które też ma wartość biznesową. Natomiast to nie jest ta obietnica, która idzie za tymi technologiami kwantowymi. Wszyscy szukamy tego świętego graala, to przyspieszenia wykładniczego. No i wydaje się, że uczenie maszynowe to jest coś, co w najbliższym czasie będzie spokojnie można wykorzystać z realną wartością dla biznesu. Rzeczy, które jeszcze sobie mogą być przydatne, to właśnie to brak zużycia samej energii przy obliczeniach. Wykorzystanie może nie przyspieszenia, czyli że nie uda nam się zrobić czegoś wykładniczo, ale przez to, że mamy tak wielki wektor stanu, że uda nam się zrobić coś, czego się nie da klasycznie, tak? To też jest fajne. No i połączenie zwykłego programowania z machine learningiem, tak żeby móc trenować modele end-to-end, przeplatając sobie klasyczne programowanie z programowaniem kwantowym. Tu jeszcze jakby zachęcam, żeby wejść w rozwój algorytmów. Nie trzeba dużo. IBM udostępnia część komputerów kwantowych za darmo, 7-bitowe, ale tak naprawdę wystarczy zwykły laptop. A jeżeli sobie patrzymy historycznie, to na przykład Peter Short stworzył te swoje algorytmy, nawet nie miał symulatorów. Więc wystarczy tak naprawdę kartka papieru i ołówek, jak ktoś chce, można wejść. A to jest teraz jednym z takich bolączek w mojej ocenie, gdyż technologie, komputery się bardzo mocno rozwijają. A jeśli chodzi o algorytmy, to wcale nie jest tak różowo. A co z tego, że będziemy mieć super maszyny, jeżeli nie będziemy mieć algorytmów, na których będziemy mogli je wykorzystać. I teraz, tak jak wcześniej wspominałem, ja sądzę, że za jakieś 5 lat te komputery będą dostępne. I czy 5 lat to jest dużo? W 2017 powstał papier Attention is all you need, pewnie teraz wszyscy już go doskonale znają, który wprowadził Transformersy. Potem mieliśmy GPT-3, Berta, Elmo, w ogóle całe te architektury, które z tego korzystały. A teraz się pojawił ChatGPT-3. Minęło lekko ponad 5 lat. Ale abyśmy teraz chcieli wejść i to otworzyć, to już jest za późno. I w mojej ocenie to samo będzie z technologiami kwantowymi. Próg wejścia jest duży. To nie jest tak, że weźmiemy klasyczny algorytm i wykonamy go na komputerze kwantowym. To nie zadziała. Trzeba się przestawić, zupełnie inne podejście do projektowania algorytmu. Trzeba pomyśleć, gdzie w biznesie moglibyśmy z tego wykorzystać, a jak te maszyny się pojawią, to będzie przewaga konkurencyjna. I taki ciekawostek, w grudniu na konferencji w Dolinie Krzemowej BCG powiedziało w ich ocenach, Boston Consulting Group, jedna z takich większych firm konsultingowych, stwierdziła, że 80% całego zysku, który będzie z technologii kwantowym, zgarnie 20% pierwszych firm. Bo teraz jest stosunkowo łatwo znaleźć, jak teraz zaczniemy, stosunkowo łatwo jest nawiązać współpracę z dostawcami sprzętu, bo im zależy na tym. Teraz im zależy, oni nie mają jeszcze takiego realnego biznesu, więc zależy im, żeby współpracować z innymi. Nie jest też jeszcze tak trudno znaleźć dobrych ludzi. Natomiast jak to już wszystko rozkręci, to będzie bardzo ciężko, żeby się dopchać do tych maszyn, dopchać się do ludzi, dlatego zachęcam, żeby rozpocząć pracę wcześniej. Dziękuję za uwagę. Jak są pytania, to zapraszam.